widzenia. Dawno mnie tutaj nie było, ale wracam. Cześć, dzień dobry. 100 dni. Właśnie tyle czasu minęło od ostatniego materiału, który opublikowałem. To bardzo długa przerwa. W zasadzie od początku kręcenia na YouTubie nie miałem aż tak długiej przerwy i już tłumaczę. Spowodowana była ona tym, że po pierwsze były wakacje. Czas, kiedy trzeba odpocząć i naładować swoje baterie. Tu byliśmy i tu byliśmy. Ale tam też byliśmy na Krzysiu. A, i tu też byliśmy. Po drugie, awaria komputera nie uniemożliwiała mi montowanie materiałów. Po trzecie, kończyłem staż podyplomowy i ubiegałem się o trwałe prawo wykonywania zawodu. Kupa formalności, którą na szczęście udało się już bezpiecznie i szczęśliwie doprowadzić do końca. No i jeszcze chciałem zebrać myśli, spróbować wyznaczyć kierunek, w którym chciałbym, żeby ten kanał szedł i mam nadzieję, że udało się to wszystko osiągnąć. Strasznie nie podoba mi się akustyka w tym pomieszczeniu, dlatego wydaje mi się, że częściej jednak będę publikował albo z domu, albo z jakiegoś innego miejsca, w którym dźwięk będzie lepszy. Oczywiście nie oznacza to, że nie będę tutaj nagrywał, tylko większość materiałów po prostu będzie nagrywana w warunkach studyjno-domowych, tak to można nazwać. Będzie to z korzyścią dla mnie i dla Was, ponieważ dużo łatwiej mi się zebrać w domu do tego, żeby zacząć nagrywać. I właśnie w takich komfortowych warunkach domowego zacisza będę starał się Wam przekazać jak najwięcej informacji odnośnie zdrowia, zębów i jamy ustnej, różnego rodzaju technik leczenia i innych tajników stomatologii, świata stomatologii i nie tylko. Mam nadzieję, że to wszystko będzie ciekawe, a Wy z chęcią będziecie tego słuchać i oglądać. Tym krótkim komunikatem chciałbym rozpocząć nowy sezon na tym kanale. Mam nadzieję, że filmów będzie przybywać coraz szybciej, również, że widzów będzie przybywać coraz szybciej. I mam taką ogromną prośbę, nieczęsto to robię, ale wiem, że ma to ogromną siłę za przejawy wszelkiej aktywności pod postacią subskrypcji, komentarzy, lajków, udostępnień i czego tam tylko sobie życzycie, zarówno tutaj na YouTubie, jak i na Instagramie. Będę niezmiernie wdzięczny i będę chciał się jak najlepiej Wam odwdzięczyć i mam nadzieję, że to wszystko będzie się jakoś kręcić. No mniej więcej tak. Chyba bardzo muszę lubić swoją pracę, bo wychodzę z niej jako ostatni. Także dziękuję za uwagę dzisiaj i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!